Wa będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa w regionie. Z Kijowa mówił Paweł Buszko. To były wiadomości informacyjnej agencji radiowej. Mega mocnego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Tauron, sprzedawca fotowoltaiki. 2 stopnie już na termometrze, ale co z tego, jak odczuwalne są tylko -3. Ale dziś maksymalnie możemy osiągnąć 4 stopnie, natomiast już zaraz gdzieniegdzie może popadać śnieg, który później przerodzi się w deszcz. I jutro taki stan rzeczy, czyli deszcz, ale na termometrach 7 stopni, więc będzie ocieplenie, a w czwartek w końcu wyjdzie do nas słońce. Mega mocnego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Tauron, sprzedawca fotowoltaiki. Radio Rodzina. Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Reklama. Polska wieś to tradycja i nowoczesność. Polski Ład dla polskiej wsi to program rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza małych i średnich gospodarstw, to wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce. Przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników. 15 tysięcy złotych na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie. Bezpłatna przestrzeń targowa dla rolnika w mieście. 4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa. Skuteczna walka z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej. Więcej informacji gov.pl/web/polski/lat. Bądźmy solidarni z rolnikami. Koleje Dolnośląskie S.A. to jeden z największych samorządowych przewoźników kolejowych. W związku z dynamicznym rozwojem spółki rekrutujemy obsługę hali serwisowej, rewidentów taboru kolejowego, elektryków, mechaników, monterów. Poszukujemy również maszynistów oraz konduktorów. Wejdź na naszą stronę internetową i zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy. Dołącz do zespołu Kolei Dolnośląskich. www.kolejedolnośląskie.pl. Pani Nadzieja ma 99 lat. Jest samotna i schorowana. Mieszka na wsi, w której nie ma sklepu ani apteki, a autobus kursuje raz dziennie. Pan Jerzy, mieszkaniec sąsiedniej wsi, wymaga całodobowej opieki. Dla tych osób budujemy pierwsze wiejskie hospicjum na Podlasiu. Wesprzyj działania hospicjum proroka Eliasza i dołóż swoją cegiełkę. Szczegóły na www.hospicjumeliasz.pl. Każda, nawet najmniejsza darowizna, przybliża nas do celu. Byłeś świadkiem lub ofiarą przemocy? Może nawet nie pomyślałeś, że to, co widzisz lub czego doświadczasz, to przemoc. To mogły być zachowania, gesty, sytuacje, na które już nie zwracasz uwagi. Widzisz je tak często, że zaczęły ci się wydawać zupełnie normalne, a przecież nie są. Nikt nie ma prawa cię źle traktować. Nikt nie zasługuje na złe traktowanie. Możemy pomóc. www.wroclaw.pl/bezprzemocy. Reklama. 8 minut po godzinie 11. No zobaczcie Państwo. Tak to szybko leci. Dzień staje się jaśniejszy. No i nawet po tej kawie jakoś trochę bardziej się chce, chociaż wiem, że o to wciąż trudno. Także drodzy Państwo, nie poddajemy się, trzymamy się razem, no i jakoś damy radę z tym dniem.